Cześć, mi się, to jest znowu ja, czyli Bihena. Chciałam wam powiedzieć o rzeczy, która dzisiaj miała miejsce o godzinie 16 naszego czasu. Mianowicie o Nintendo Direct, czyli o takim krótkim wideo, w którym gadające głowy z Nintendo, takich nazwę, przedstawiały nam, co będziemy mogli grać na 3DS-ie, jakie gry wyjdą, co się ukaże, bla bla bla. No i tak, pokazało się, czy tam dobra, zostało zapowiedziane kilka rzeczy, których się powiedzmy spodziewałem. Jedna, na którą miałam wielką nadzieję i jedna, której się, kurczę, kompletnie nie spodziewałam i do tej pory mnie trzyma wszystko, a zwłaszcza w igrach na radość, że to się pokaże. Ale do rzeczy. Powiem wam to wszystko w wielkim skrócie, wiecie, bo to wideo trwa jakieś kilkadziesiąt minut. Najpierw mówił nasz pan ulubiony Iwata, czyli prezes Nintendo. Jemu towarzyszył od razu Mario Luigi, ponieważ, jak pewnie wiecie, ten rok jest nazwany rokiem Luigi'ego. Ukazuje się pełno gier z nim właśnie w roli głównej. No i nie wiem, żebym narzekała, bo na pewno Linka. No ale co zrobić? Link już mam swój rok. Chodzi o kolejny. Niedługo, mam nadzieję. I tak. Z tego, co było powiedziane, to zostało zapowiedziane po raz kolejny 6 gier, powiedzmy, z uniwersum szeroko pojętego Mario, Luigi'ego i całej tej ferajny. Na przykład będzie jakaś tam gra związana z golfem, gra gdzieś po Donkey Kong i dwie gry, które mi przede wszystkim jakoś się zaciekawiły, czyli Yoshi's Island na 3DS-a, który wygląda po prostu uroczo. Yoshi jest tak kochany, taki młodki, tak fajnie gada, taki cienki, tutaj po prostu strasznie chcę tą rękę, nie, chcę tą grę strasznie. Czemu się mogło do ręce? Nie mam pojęcia. Czekaj, już to rozpisałam sobie wszystko, bo nie będę pamiętała pewnie tych wszystkich tytułów i muszę znaleźć, jak się nazywała ta druga gra, która mi się bardzo podobała. A jest Mario Party 3DS, czyli Mario Party na 3DS-a. W tej grze, wiadomo, na 3DS-a to będzie wszystko od razu fajnie wyglądało, będzie wszystko kolorowe. Wszystkie feature'y z 3DS-a będą wykorzystywane. Wiecie co, nie było zbyt wiele powiedziano o tych grach, było po prostu pokazane krótkie trailery, w których można było się niektóre rzeczy domyśleć, ale właśnie najpierw to wszystko sobie obejrzeć, gdzieś tam to powinno migać, mam nadzieję. Zobaczę jeszcze, jak ten filmik wyjdzie. No i powiedzmy, że gry z uniwersum Mario mnie tam za bardzo nie ciekawiły, ponieważ już było temu poświęcony cały Nintendo Direct w lutym, 14 lutego bodajże, czyli walentynki. No i były znowu powtarzane te rzeczy, ale później pan Iwata pokazał swoje białe rękawiczki, pomachał mu, dobra, ręką w białej rękawiczce, co było bardzo fajnym gestem, ponieważ jak wiecie, on zawsze zakłada te rękawiczki jak typowy japoński gentleman samuraj do rozpakowywania różnych sprzętów i w ogóle w czymki sprzęt zawsze je trzyma. To była fajna rzecz. No i tak, przenieśliśmy się do pana Shibaty, który sobie siedział gdzieś na stole, nie mu już nie towarzyszył Mario ani Luigi, tylko miał przed sobą jakieś tam, miało wyciągnięte jakieś figurki z Animal Crossing, pudełko z 3DS-em, XL, z Fire Emblem, czyli od razu już było wiadomo, że będzie o tym gadał. Czyli rzeczy, które powiedzmy im bardziej na ten moment interesują. I rzeczywiście, zaczął mówić o tym, że za dwa dni, czyli za całe dwa dni wychodzi Fire Emblem Awakening, czyli gra, na którą strasznie, strasznie czekam. Wiecie o tym, było tym też tylko od pewnego czasu. Mówił już, że do Fire Emblem będą dodane różne DLC, będzie można je kupić. Pierwsze będzie bodajże za darmo na samym początku, dwa później będzie można kupić i powiedzmy trójpak będzie kosztował 14 zł, a później cena troszeczkę skoczy w górę, jakoś 20 zł będzie w przeliczeniu na, oczywiście na naszą walutę, tyle to będzie kosztowało. Od DLC do Fire Emblem, powiedzmy, dłuższego czasu widziałam, ponieważ no było głośno w USA, że tu są jakieś tam pierwsze DLC do kupienia, że można różne mapy, postaci dodatkowo odblokowywać poprzez spotkanie kogoś na StreetPassie, bla bla bla. Wiadomo. Dobra, kolejną rzeczą, którą ktoś powiedział, było Animal Crossing New Leaf, czyli gra, którą też wam od jakiegoś czasu wałkuję, bo ona mi się podoba, jest bardzo dziewczynkowa i przyznajmy, czasami dziewczyna potrzebuje takiej gry. Kolorowej, cutaśni, bardzo kawaii. Wszystko w tym będzie. No i o tym Animal Crossing, co on powiedział. Ach, czy on mówił, że będzie znowu bundle jakiś z tym? No bo będzie do kupienia 3DS, który będzie tam ustawiony w te motywy z Animal Crossing, bardzo ładny zresztą. Pokazywał nam jakieś wideo, że będzie można iść spać tym, w tej grze oczywiście. I będzie można w czasie snu robić, co tylko się zechce. Przecież kurczę, blady się śni. Super motyw. Będzie można sobie podróżować po innych miastach naszych znajomych, gdzie można, nie wiem, latać, bodajże jakieś tam inne rzeczy robić. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Później nam pokazał jakieś tam trailery Lego City Undercover, które mi się, powiedzmy, średnio podoba, bo to jednak nie jest moja tak zwana broszka.
Może kiedyś sobie kupię jakieś gry z Lego. Pamiętać, jak się zachwycam demo Batmana, prawda? DC. Blablabla. Język już mi się tłoczy, bo jest tak późna godzina, ale nie o tym miałam mówić. Dobra, kolejną rzeczą, jak nam pokazał, było to, że na wirtualnej konsoli na 3DS-ie ma się ukazać Legend of Zelda Oracle of Seasons i Oracle of Ages. Tego się spodziewałam, wiedziałam, że to będzie jakoś tam zapowiedziane u nas. A nie ma sprawy. I później zerkałam sobie na Twitterze, co jest zapowiadane, powiedzmy, w Ameryce, bo w tym samym czasie, kiedy mieliśmy na Nintendo Direct, w tym samym czasie miała Ameryka też, tylko wiadomo, w swojej tam strefie czasowej, o zupełnie innej porze dnia. U nas była 16, w Anglii była 15, w Ameryce nie mam pojęcia, nie chcę mi się liczyć, 9 godzin w tom, 8 w tom, mniejsza z tym. No i u nich tam widziałam, że jest zapowiedziane właśnie Bravely Default. Myślę sobie, o mój Boże, ja to też chcę! Bo wiecie, to jest gra, którą opowiadałam od dłuższego czasu, że to robi Square Enix, że tam twórcy właśnie z finalów, z części Final Fantasy 3 i 4 bodajże, przy tym bardzo dużo zrobili i też bardzo, bardzo chciałam tą grę, bo to jest typowy od RPG. On wygląda prześlicznie. Mówiłam wam o tym kiedyś w wideo, w którym przeczyłam na to trochę, że jakieś tam gry są w Japonii, wiadomo kiedy się ukażą w Europie, bla bla bla. No właśnie. I teraz się dowiedziałam z tego Twittera, że kurde, no, Ameryka to dostanie, jasna cholera, w 2014 roku. A u nas w samym czasie było powiedziane, że mamy mieć nowego Laytona. Profesor Layton and the Azeroth. Pomyliłam się, ale to Azeroth Legacies. Ta gra się ukazała w Japonii jakoś pod koniec lutego tego roku. Chyba 28 lutego. I w 2013 ma się ukazać u nas na 3DS oczywiście. Ach, nie mogę się doczekać na kolejnego Profesora Laytona. Chyba sobie kupił kolejną grę właśnie w tym miesiącu, bo w przyszłym jeszcze zobaczę. Bardzo miło, ma się ukazać w tym roku, już nie mogę doczekać. Później było powiedziane, że jeszcze Level 5, studio Level 5, o którym też wam często mówię, bo to jest właśnie studio, którym między innymi się zajmuje profesorem Laytonem, że oni jakieś tam trzy gry w 3DS-owym shopie mają, e-shopie mają wydać wraz z jakimiś tam innymi deweloperami. Czy jakaś tam ma być wielka kooperacja? Dobrze powiedziałam? Chyba tak, o tej porze już naprawdę nie gadam czasem. I tak. Mam nadzieję, że kurde, on będzie zapowiedziany w tym Nintendo Direct Fantasy Life, czyli ten powiedzmy taki JRPG o życiu jakimś tam bohaterem różnej profesji, o którym też wiele, wiele razy wspominam, bo to było jedno z moich marzeń, żeby to się okazało. Ale z drugiej strony myślałam sobie, kurde, on nie chce, żeby kolejna gra została wydana w e-shopie, no bo kurczę, lubię pudełka, wiadomo. Lubię zbierać, lubię te wszystkie kolorowe książeczki, mieć jakieś tam specjalne, fajne rzeczy, lubię rozpakowywać, jak pewnie zauważyliście. No i się okazało, że mają być wydane w tym e-shopie trzy gry serii Guild 2. Czy jak tam się wymawia, czyta? Dobra, w każdym razie ma być trzy gry serii Guild. Może tak. Mam gdzieś napisane, jak one się nazywały. Już wam mówię. To było... Napisałam Starship Demray, Bugs vs. Tanks, super tytuł, oraz Attack of the Fiery Monsters. Bardzo fajne gry, przynajmniej z nazwy. Nie mam pojęcia, co mogła zawierać. Może w najbliższym czasie się tego nami dowiecie, jeżeli sama się tego dowiem, jeżeli będę chciała się tego dowiedzieć. No i sześć ciekawych rzeczy, bo te najlepsze zostawiacie co na koniec. Zaraz wam zrobię po prostu takie wyjście smoka, że zdębiecie, spadną wam skarpetki, tak nie... Gumka nie powie w czym. Damy tego nie mówię. No i tak. To powiedzmy, na razie zostawmy to, co powiedział nam ten mistrz Shibata. I było też coś tam mówione o Wii U, że będzie nowy update, dzień po update'cie będzie można sobie ściągnąć coś, co się nazywa Panorama View, czyli jakieś tam wycieczki po różnych częściach świata, tak to mogę powiedzieć, nazwać. Gdzie można się rozglądać, wszystko oglądać naokoło, w jakim tylko chcemy kierunku i one będą płatne za jakieś, nie wiem, 8 zł, czyli powiedzmy 2 euro i cały coś takiego. Że pojawia się Pikmin 3 na Wii U. Też bardzo fajnie, bo to było już zapowiadane na jakichś tam ostatnich targach. Pamiętam, że wszyscy się cieszyli w Pikminy, nigdy nie grałam, głupio mi przyznać, ale nie grałam, bo nie miałam Wii. Teraz mam Wii na drobie, a Wii U będą jakieś w przyszłości. Zostały zapowiedziane New Super Luigi U.
Luigi mnie nie rusza za bardzo, może kiedyś, jak pójdę na emeryturze. I na inne zainteresowania. No i zostało jeszcze zapowiedziane coś, z czego się ludzie bardzo, bardzo cieszą. Earthbound. To jest chyba jakaś strategia. Nigdy w to nie grałam. To też będzie wydane w wirtualnej konsoli na Wii, bo na Wii nie wiem, czy będzie wirtualna konsola. Kolejna wtopa, więc nijmy to. I teraz, kiedy już myślałam, że będzie to, co teraz powiedziałam, to było na samym końcu. Kiedy wiecie, co już myślałam, że będzie po prostu ciągle o tym Mario, Luigi, dobra, później, bo trzeba lepiej był tym Fire Emblem, ale nagle się okazuje, że koleś mówi, że u nas w Europie też się pojawił Bravely Default Flying Fairy. I w tym momencie wybuchłam po prostu szczęściem. Tak się cieszę, że nie macie naprawdę pojęcia. Prawie, że skakałam, prawie spadł laptop z wrażenia. No mogłam na sobie to z laptopem na kolanie, wiadomo, mimo tak się siedzi. No się okazało, że nas się pojawi. No bo wiecie co, to była gra, którą chcieli i fani z Ameryki, fani z Europy, z Australii pewnie też, no bo kurde, nie mają wyjścia, to jest świetna gra. I tak się zapowiada, ona dostała 38 chyba punktów od magazynu Famicu, tak jak wam kiedyś mówiłam. No i tak, pamiętam, że Square Enix i tam w ogóle twórcy gry stwierdzili, że oni tego nie wydadzą, bo im to się jakoś tak nie opłaca, nie uśmiecha, po co. Ale fani naciskali, ciągle to pytali, wszyscy. Dobra, ja też. Tak co? No i się okazało, że nagle oni to wydają. Widzicie, jak się cieszę. Straszliwie. Jestem bardzo, bardzo tym zachwycona. To jest naprawdę prześliczny RPG. Już wam kiedyś o nim opowiadałam przez pewien czas, myślę. Jest naprawdę przepięknie zrobiony. Ma śliczne tła, wszystkie robione ręcznie. Śliczną muzykę, postaci, fabułę też fajną zapewne. Nie mogę się go naprawdę doczekać. No i kiedy już myślałam, że kurde, już nic nie może mi bardziej zachwycić, okazało się, że nagle rozbrzmiała melodijka z Zeldą. Myślałam, o mój Boże, Zelda nowa, co się dzieje, czy coś? Wszyscy myśleli, że może będzie zapowiedziana Majora's Mask na 3DS-a, wiecie, bo ona była robiona na Nintendo 64, powiedzmy na tym samym silniku, mogę tak powiedzieć, jak Zelda Ocarina of Time. I wszyscy myśleli, że dobra, zrobią w końcu tą Majora's Mask, ponieważ to jest bardzo łatwo przerzucić, skoro już to zrobili z Ocariną, nie na tego 3DS-a. Prawda. To jest w sumie nie głupie tylko rozumowanie, ale okazało się, że skoro słuchacie melodię Zeldy, to wcale nie jest Majora's Mask, tylko to jest jakaś gra typowo na 3DS-a, specjalnie na niego robiona, w której powiedzmy... Czekajcie, zaplątałam się. To jest gra na 3DS-a, która wygląda jak A Link to the Past, tylko że to będzie raczej jego sequel. Będzie ona osadzona właśnie w tym świecie z A Link to the Past i wygląda po prostu cudownie. Jest trailer. Trailer możecie sobie obejrzeć na 3DS-ie, jak wam pewnie zaraz też jakoś pokażę. Na 3DS-ie jest do ściągnięcia trailer wersji 3D. Nie będę wam tego 3D wypalać ani samego trailera. Mam nadzieję, że gdzieś tam to zobaczycie sobie. Ale trailer warto naprawdę ściągnąć, jeżeli posiadacie 3DS-a, bo wygląda cudownie. Właśnie kilka rzeczy jest bardzo fajnych w tym trailerze. Na tym się czuję troszeczkę zaczyna. Ponieważ tak, wszystko jest bardzo, bardzo kolorowe. Link i w ogóle to, jakie jest powiedzmy pokazany tak jak w tych starych, czy w starszych wersjach Zeldy. Czyli widok z góry tam trochę i trochę powiedzmy tak z boku, jak w zbóżkach na DS-a, czyli Fable Hourglass, Spirit Tracks, to co mi tam widzieliście może na kanale wcześniej. I okazuje się, że będzie też kilka rzeczy zupełnie nowy, będą jakieś nowe dungeony, które fajnie wyglądają. Będzie kilka nowych rzeczy, których się chyba nikt nie spodziewał. Nikt będzie mógł na przykład tak się spłaszczyć, powiedzmy. I będzie mógł sobie przyczepić się do ściany i przejść po tej ścianie na bok albo w drugą stronę, żeby gdzieś się prześliznąć. To może nie jest zbyt jasne powiedziane to, co ja teraz wam mówię. Wyobraźcie sobie tak, połączenie Linka z Paper Mario Sticker Star, czyli że nagle robi się płaski zupełnie, przyczepia się gdzieś i może sobie gdzieś przepełznąć i to bardzo fajnie wygląda i jest po prostu tak cute i w ogóle kochany, ja bardzo, bardzo, bardzo chciałam już to zagrać i ojej, okazuje się, że dostaniemy ten sequel A Link to the Past, bo właśnie wiadomo jak jest nazwa tej Zeldy nowej na święta, więc na święta, ach, święty Mikołajowie, co mi przyniesiesz? To będzie nowa Zelda, nie mogę się doczekać. Tak sobie myślę, czy już wam wszystko powiedziałam, co bym chciała. Tak, chyba tak. A, w ogóle to Bravely Default, o tym tego zapomniałam jeszcze powiedzieć. Okazuje się, że u nas to jest zapowiadane na 2013 rok, dokładnie wiadomo. Trailer jest też do obejrzenia na 3DS-ie.
ale bez efektu 3D niestety. A w Ameryce jest zapowiadane dopiero na 2014 rok, więc są bitches. Europa ma teraz znowu lepiej. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Wiecie co? To jest chyba wszystko, co wam chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam, bo jestem dosyć już zakryty na tej porze dnia niestety. Nie spodziewałam się, naprawdę nie spodziewałam się po prostu, że ten Nintendo Direct będzie tak fajny. Spodziewałam się, że będzie, wiecie, Mario, Luigi, może trochę Yoshi'ego i był Yoshi. Miałam nadzieję na Fantasy Life, naprawdę wielką nadzieję, że to właśnie zapowiedzą. No bo tak już wam powiedziałam tysiące razy, były przez Level 5 Studio, właśnie Studio Level 5, były zastrzegane te znaki towarowe, podobno tam wieści, gminęli się. I się spodziewałam, że będzie kurczę powiedział, że dobra, Fantasy Life wychodzi tu i tu. Tego i tego nie ma, powiedzmy, czy tam powiedzmy w ostatnim kwartale 2013 roku, tego nie było. Ale że Brave Default będzie, tego się za nic naprawdę nie spodziewam. To jest wieść. O matko, to jest wiadomość z tygodnia. A to, że nowa Zelda na 3DS-a powstanie, o której gdzieś tam plotki kiedyś chodziły, że dobra, powstaje jakaś Zelda na 3DS-a, ale nic nie jest powiedziane, to wow, jestem naprawdę, jestem zdziwiona. Zaskoczona i szczęśliwa z tego powodu, także hej. No bo wiecie, że kurczę, kocham Minka, kocham w ogóle ten cały świat. I really take that. I już się nie mogę doczekać. Co mnie ciekawi? To, że gra, ta nowa Zelda nie ma, nie jest powiedziane do końca, jak ma się nazywać. Czyli to jest dla mnie już znakiem, że w takim razie ona zostanie wydana na całym świecie w tym samym momencie. W Europie, w Ameryce i w Australii, w Japonii oczywiście, w tym samym momencie będzie wydana. Tak samo jak ma mieć miejsce premiera ogólnie na całym świecie Pokémonów X oraz Y. To jest bardzo fajna rzecz, że nie musimy my czekać tyle znowu miesięcy, wiecie, na regionalizację, nie musimy czekać na, nie na spolszczenie, na wersje językowe. O, widzicie, jak mi kurczę o tej porze już język się plącze, słowo uciekają. To jest strasznego. No i to jest dla mnie znak, że kurczę, w Japonii też nic o tym nie wiedzieli chyba, że ma być taka Zelda, bo byłoby już jakiś przeciek u nas od dawna, bo nie jesteśmy aż tak odcięci przecież od tego. Ach, i to jest też dla mnie fajnym znakiem, że skoro Bravely Default ma się pokazać też w Europie i w Ameryce, to znak, że oni faktycznie, kurczę, czytają nasze jakieś tam wiadomości, petycje i robią coś dla fanów. To jest świetne. A to, że ma się pokazać Earthbound, czyli ta gra, o której mówiłam, która ma się pokazać na Wii U, bo na Wii U, na wirtualną konsolę, nie pamiętam teraz, wybaczcie. Sprawdzę to jeszcze i później, mam nadzieję, że to dorzucę. Bardzo dużo ludzi o tym pisało na Miiverse, czyli na tym, powiedzmy, czacie, który jest dostępny na Wii U. Tam było bardzo, bardzo dużo tych propozycji, sugestii i próśb fanów i oni to faktycznie uwzględniają, co mnie strasznie cieszy. Nintendo, robicie naprawdę kawał dobrej roboty, jestem szczęśliwa. A jejku, mam tyle w brzuchu, wiecie. Niekolwiek to nie brzmi. No okej, okay. Nie chcę wam dłużej przynudzać. To już pewnie mi taki tak dosyć długo zajęło. Chyba tyle nawet, kurczę. A, sam Nintendo Direct, mam nadzieję, że nie. Mimo, że obejrzeliście. Do następnego razu, mi się. Ojejku, i pa. Dobranoc.